Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon Insurgens. I pewnie zastanawiacie się, co ja robię tutaj w tym mieście, w którym byłem już jakiś czas temu, już dość dawno, bo to jest Michitown, jakbyście nie wiedzieli. Ale zaraz to wszystko wyjaśnię, na dobry start zostawcie łapkę w górę, bo nie próżnowałem, nie trenowałem, jeżeli o to chodzi, coś innego obczajałem, ale zaraz zobaczycie. Tak więc dobra, słuchajcie. Co tu wam powiem? Bardzo ważnego. Otóż do tej pory często pisaliście mi: Udi, inwestuj w sekretną bazę, bo tam w ogóle bonusy, 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 jeszcze raz bonusy. I to prawda, warto to robić i dzisiaj zamierzam to pokazać, bo jeszcze nie inwestowałem, ale za chwilę. Pamiętacie, że dostałem taki przedmiot jak tablet, co nie? Taki kiedyś, jak kupiłem bazę. Ta baza chyba kosztowała 5000, właśnie można było ją kupić w Michitown. No i teraz, żeby to właśnie organizować naszą Secret Base. Jak ja chcę tego użyć, to okazuje się, że nie mogę tego użyć tutaj. No to szkoda. Ale zobaczymy, co się stanie, jeżeli pójdziemy rzeczywiście do naszej sekretnej bazy. Czy będę mógł rzeczywiście używać. Sekretna baza jest tutaj na wschód od tego miasta. Tu jest ten koleś, który nam zmienia, wiecie, base theme naszej bazy, czyli... zmieniłem chyba na las, tak? A ja tak w sumie nie wiem, czy ja chciałem las. Evil Base, a może zróbmy sobie na tą złowrogą bazę, zobaczymy, jak będzie wyglądać. Tak wygląda jak baza tamtego, okej. Fajnie, fajnie się nawet prezentuje. Ale teraz sprawdzimy, czy rzeczywiście teraz tablet zadziała. O, i proszę, mamy teraz tak, przedmioty do kupna, przedmioty do umieszczenia, do skasowania i opuszczenie bazy. A zobaczmy, czy ja mam jakieś przedmioty. Functions Decoration Online Items, a mam jakieś dekoracje? Chyba nic nie mam, powiem wam, że dość biednie to wyglądało u mnie. No niestety. A spróbujmy coś kupić, bo ja słyszałem, że tutaj naprawdę sporo można. Funkcjonalne, dekoracyjne online. Ja chcę takie bardziej funkcjonalne na początku kupować. Mamy 36 tysięcy hajsu. I tak, słuchajcie, Mart Worker, Fossil Maniac za 10 tysięcy, wow, drogie. Level Trainer, Eevee Trainer, Pocket Designer, Ivy Changer, 40 tysięcy Ivy Changer, żartujecie sobie. Wow, sporo, siostra Joy, Move Dealer, Delater, dużo ogólnie tutaj ludzi. Od razu mogę, wiecie co, nawet nie wiem, czy od razu nie zainwestować w Pikataxi. Wiem, że Pikataxi jest niedaleko, ale będziemy mieć od razu w bazie gościa do tego, co wy na to. A zainwestujmy. O, pięknie, mamy już zainwestowane. Name Rater, to wiecie, to są rzeczy, które są zwykle w Poké Centrum i może nie warto we wszystko inwestować, ale na przykład Flag Guy. Co będzie robić Flag Guy? Nie wiem. Ja bym sobie, wiecie, kogo wziął? IV Trainer, no bo chciałbym jednak trenować IV-ki swoich Pokémonów, więc niech będzie. IV Trainer zakupiony. Lećmy dalej. Co ja tutaj mogę? No, Ivy Changer to już mówiłem, że za drogi. IV Resetter, czyli ktoś, kto restartuje nam tutaj IV-ki za 10 kafli. Dość drogo, co nie? Zastanawiam się, czy się opłaca. A Level Trainer, o, to może być dobre do ekspienia. Dobra, Level Trainer również jest. Za 10 tysięcy Fossil Maniac. Iż wiecie co? Chyba za... chociaż... A Pokegear Designer, kupmy sobie Fossil Maniaka, czemu nie? Dzisiaj zamierzam wydać tu w cholerę hajsu. A do dekoracji na przykład, co mam do dekoracji? Statua Darkraya za 8 kafli, wow. Dobra, zastanawiam się, wiecie, ta moja baza, żeby jakoś to wyglądała, żeby była porządną bazą. Aż zastanawiam się, co tu kupić. Jakieś pluszaki, kurde. Dużo takich, co tu są. A czego są jeszcze pluszaki? Snorlaxa, o mój Boże, nie. Pluszak Mewtwo za 10 kafli, no drogo, drogo. Ej, Typhlosion, kupmy sobie go. Okej, i co, teraz mogę go tak jakby... Wiecie co, nie. Chodzi mi o to, żeby teraz go place items, decorations. Tak, i presę on square. Aha, czyli teraz jak kliknę C, to gdzieś zostanie ten mój pluszek ustawiony. No, na przykład chciałbym, żeby blisko wejścia był, żeby on był tutaj na przykład. Kład, ale to tak nie do końca działa. Jak to działa? Myślałem, że ja mogę go ułożyć jakby. Może jak ktoś to się nauczy, jak to działa do końca. No, ale ja tak klikam, może to na inny przycisk mi się... A, dobra, czyli to jest u mnie Z. Tak, to w innym miejscu. Cannot place object there. Ale on już tu jest. Tylko że chciałem położyć ten przedmiot zupełnie w innym miejscu, więc spróbujmy zrobić delayed. Oj, nie zadziałał. Tak, chcę go usunąć tak jakby. Chodzi mi o to, że chcę go postawić w fajnym miejscu, na przykład żeby tu gdzieś stał. Tylko żeby... Kurczę, może tak zrobimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ogóle. Wiecie, to jest jeden z moich ulubionych Pokémonów, więc niech będzie. Dobra, dekoracje i postaw go gdzieś tutaj. O,
I proszę, świetnie wygląda. Teraz chciałbym tak, na przykład ten koleś od skamielin. Myślę, że on będzie fajnie wyglądać w takim miejscu. To co, rozumiem, że sobie po prostu daje place items, functions i na przykład daje sobie fossil maniak. O, i proszę. I kolej sobie teraz tutaj już stoi. No i witam, I am fossil maniak. Ale wiesz co? Nie, ja u ciebie na razie pracować tak jakby nie chcę. Tutaj sobie ułożymy kogoś innego. W ogóle wiecie co, ja sobie ten tablet wezmę na przykład na przycisk W. Niech będzie na przycisk W, dobra. Będzie szybciej, sprawniej. To tak, place. I tutaj damy na przykład level trainer, niech będzie. O, proszę. Proszę, proszę, jesteś tutaj. I co? Jak on działa tak właściwie? A, i on właśnie daje Audino jakby, że możemy trenować na Audino i to kosztuje 180 za każde 10 leveli i to mało. To mało, naprawdę mało. Zaraz sobie to przetestujemy, ale na razie nie, jeszcze chwilę. Na razie sobie, wiecie, rozkładamy wszystko tak jak należy. Na przykład tutaj, kogo my tutaj, o kurczę, zapomniałem, że mam przypisany klawisz, żeby było szybciej. Na przykład tutaj dajmy sobie IV Trainera. O, proszę, fajnie. A tutaj sobie damy, powiedzmy gościa od taksi. Dobra, dawaj functions i pika taksi. O, i teraz jak będę chciał podróżować, to mam wszystko łatwo. I co, tutaj sobie mogę trenować 1300 przeciwko 3 Pokemonom, ale dość drogo. Dość drogo. I właśnie, ja w ogóle wam nie powiedziałem o czymś bardzo ważnym, bo wy cały czas widzicie nowego Pokemona pewnie, co nie? Że jest jakiś nowy Pokemon, że coś jakiś jest i zaraz wam go pokażę. Mówiłem, że będą jakieś zmiany. To nie jest Pokemon, którego będę trenować, bo zaraz zrozumiecie dlaczego, a przynajmniej nie na razie. Pokemon na tego nazwałem Santa, jak zresztą widzicie, nie bez powodu. Jest Pokemonem typu lód fery. Jest to Delta Mizdravius, jak zresztą widzicie. Tak prezentują się jego statystyki. Fajne IV-ki pod speed, ale reszta IV taka dość mocno średnia. Wiecie, w tym momencie shiny jak Kira Frost Santa, trzy lodowe Pokémony, ktoś powiedział, no powaliło gościa. Ale tak naprawdę to nie chcę go trenować, chciałem po prostu wam pokazać. Jak mówię, ta seria ma polegać na tym, że chcę wam pokazywać jak najwięcej nowych Pokémonów, żeby naprawdę było ich sporo, żebyście sporo widzieli. Ja myślę, że sobie w przerwie między odcinkami tutaj po expie, bo to będzie fajny, szybki sposób na expienie. Właściwie to ja się zastanawiam, dlaczego ja stąd poszedłem, bo chciałem zagadać do gościa z Pika Taxi. Dokładnie. Więc podejdziemy sobie do niego. No 500. No. Ale to jeszcze are you interested? Tak, czyli jeszcze nie podróżowałem tyle razy, żeby mieć za darmo. Teraz sobie pójdziemy do Rogan Town. O ile to jest, tak, to jest chyba Rogan Town. To jest to miasto, ponieważ w tym mieście, słuchajcie, mamy tutaj ten Game Corner, w którym trochę czasu spędziłem. Tutaj właśnie, w tym miejscu dokładnie, kupiłem sobie tego Delta Mizdraviusa, ponieważ kosztował on 1500 końców, Delta Wooper aż 9999, a Delta Ludwig 5500. I można zdobywać te końce na przykład albo kupując za prawdziwy hajs, na co nie chciałem tracić za bardzo, albo grając te takie... Jakby to pokazać, aha, tutaj nie da się, ale tutaj, o, w takie zabawy, ale ja tego nie lubię. Ja lubię zabawy z Voltorbami, ale powiem wam, że wciąż tego się do końca nie wyuczyłem dobrze. Ale myślę, że mogę wam jakoś pokrótce pokazać, patrzcie, żeby takie krótkie wytłumaczenie jak to działa. Widzicie, tak jakby przy każdym Voltorbie jest liczba, to znaczy, że w danej linii jest tyle Voltorbów. Jak traficie Voltorba, to gra skończona. Na przykład ten prawy na dole pokazuje, że Voltorbów jest, może myszką wam będę też pokazywać, że tu jest zero. Zero Voltorbów w tej linii, więc tak naprawdę to mamy puste, co nie? Więc easy. Na przykład ja to tak patrzę na zasadzie prawdopodobieństwa, ale to się da jakoś łatwiej ogarnąć. Jest jakiś chyba wzór w ogóle na to, że na przykład w tej linii, co nie, jest jeden Voltorb, nie wiemy gdzie. No, tutaj akurat nie ma. W ogóle ta liczba 6 znaczy, że jakby w tej linii ma być 6 punktów. Już mamy 1, 3, 1, czyli 5. Czyli jest jeszcze gdzieś jakaś jedynka. Rozumiecie, ale w sumie jedynka mnie zupełnie nie interesuje, bo żeby wygrać potrzebna nam jest trójka i takie tam. Więc tak naprawdę możemy sobie jakoś to odznaczyć, żeby tu w ogóle nie klikać, że to jest zbędne. Co nie? Ale gdzieś tu na pewno jest Voltorb. Ale mówię, jedynki nam nie interesują, bo jedynek nie trzeba zgarniać. Wystarczy, że zgarniemy wszystkie dwójki i trójki. To sobie możemy iść na przykład dalej. Tu zaznaczyć, tu jest jedynka. No to tak trochę średnio. Jeszcze wiadomo, że są jakieś dwa punkty. Więc nie, kliknijmy tutaj.
Okej, okay, czyli mamy 5, czyli niestety tutaj znowu gdzieś jest jedynka, czyli takie mało potrzebne rzeczy, czyli tutaj nawet nie ma co klikać, bo to nam nie da zwycięstwa. Rozumiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję mniej więcej. Ja wciąż tego sam do końca nie ogarnąłem, jak w to grać, ale trochę punktów pozdobywałem. Ale coś czuję, że może mi już pierwsza partia nie wyjść, więc sorry. Nie wiem, kliknijmy sobie tutaj, o, tu jest jedynka, czyli tak, tu może być albo jakaś jedna dwójka, a może być, może... No nie wiem, zaryzykujemy. O, jeden. Teraz albo tu coś jest, no albo to był Voltorb, albo tam był Voltorb. I teraz pytanie dnia, gdzie był? Ale w każdym razie punktów jest 4, czyli tu gdzieś na pewno w którymś z tych będzie jedynka, więc tak w sumie nie warto klikać. Przyjrzyjmy się dalej. 06. Dzisiaj jak widzicie fabuła będzie spokojnie, ale najpierw chciałbym wam tylko zaprezentować, bo myślę, że to są fajne funkcje gry, o których powinniście wiedzieć i które no, są dość warte uwagi, tak przynajmniej mi się wydaje. Tu mamy 5 punktów, okej. Okay. Tu 5, nie wiem, ja to się boję, że to zawalę. O, tu 2. Czy jak tutaj mamy 1-1, no tu może być jeszcze. Dobra, kliknijmy tu. Pięknie. Mamy board clear. Świetnie, udało się. Pierwszy level wygrany i 24 końce lądują teraz dla nas. Chcę powiedzieć, że w tej grze nie ma możliwości, żebyście stracili końce, więc się o to nie martwcie. I proszę, mamy tutaj jak to się rozstawione było. Lecimy teraz z rundą drugą. Zawsze na początku patrzymy, gdzie są zera, no bo tylko, że tych zer mało mi jakoś tak dropi. Co nie ma co, co nie? Świetnie po prostu. Tutaj na przykład, nie wiem, 1-1. Jest tak jakby, wiecie, po prawej ta jedynka, tu jedynka. Czyli jest takie, ja to sobie mówię, że jest małe prawdopodobieństwo, że tutaj akurat będzie Voltorb, więc jest git. Dobrze, dobrze, jak teraz? Tutaj są 3 Voltorby w tej linii, więc dość niebezpieczne miejsce. O, tu nie ma. Tu nie ma. Tu jest dwójka, świetnie. Czyli mówię, w jednym z tych miejsc jest niestety Voltorb, to jest pewniak, niestety. Ale jest też albo to, albo jedynka, więc w sumie czy klikać opłaca się? Wątpię. O, tu jedynka, czyli tu mamy, tu znowu będzie gdzieś jakaś jedynka, więc w sumie mało. Ja mówię, mój sposób jest dość drętwy, jeżeli ktoś z was zna jakiś lepszy, to niech to wymyśli, bo mi samemu nie idzie zbyt dobrze. Więc przydałoby się jakieś od was wsparcie. Może ktoś ma fajny pomysł na przechodzenie tego. Teraz się tutaj zastanawiam. O, tu znowu musi być gdzieś jedynka, więc w sumie walić to. Szukamy oczywiście trójek i dwójek, no bo one są tutaj najważniejsze. O, 3, no nieźle. Czyli albo tutaj... Tu muszą być 2 Voltorby. A tak dość ryzykownie nam się teraz zrobiło to wszystko. I się aż zastanawiam. Ja myślę, że może... Aj, i Voltorba trafiłem. Kurde, czyli tam była trójka. No trochę zawaliliśmy. Jeżeli osiągniecie jakby dany próg, to was nie cofnie do zera. Ale myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o pokazywanie. Chciałem wam po prostu pokazać, gdzie zdobyłem Delta Misdreavusa i gdzie zamierzam zdobyć Delta Whoopera i Delta Litwicka. I myślę, że kiedy już tyle ważnych rzeczy pokazaliśmy, to możemy już teraz iść dalej z fabułą. Mówię, ja będę musiał trochę trenować, ale jak teraz mam tego gościa od Audino, to na pewno będę z tego korzystał. Dobrze, no jeszcze nie mam za darmo, mówisz. Dobra, chodźmy do Utira Town. Troszkę nam tutaj poświęciliśmy czasu, żeby to ogarnąć, no ale mówię, mam nadzieję, że też twierdzicie, że było warto. Wejdźmy sobie do tej biblioteki i zobaczmy, co tu jest. Muzyka z Lavender Town, już mi się podoba. Witaj w Utira Town bibliotece, jestem Zachary, czy tam Zachary? Tak, to jest, on jest bibliotekarzem. Zachary to raczej męskie imię, to jest raczej koleś. Reading, dlaczego to reading takie tęczowe? Jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, to pytaj. Dobra, będę pytał. Co to jest? Ej, dziwne to strasznie. Okej, okay. Dziwnie się to prezentuje. On czyta o sławnych użytkownikach elektrycznego typu Pokemonów. To jest super interesujące. O, właśnie, nigdy nie słyszałem o sierżancie Serżu. No, a ja słyszałem akurat, jak o to chodzi. Książka, która się nazywa Love in Time of Charmander. No, nieźle. Aha, czyli są książki, które są nieinteresujące i są takie, które mi się wyświetlają. Freedom in Torrent. Aha, czyli wolność religijna w Torrent. Czy chcę to przeczytać? Przeczytajmy. Znaczy, tego nie będę czytać, ale jeżeli ktoś z was chce, to może sprawdzić, bo to byłoby za długo, strasznie zajmowało czasu. Szczególnie, że książki mogą być pewnie też dość długie. Okej, okay, nie no dobra. Może najpierw pogadajmy z ludźmi i dopiero potem zajmiemy się książkami. Czytam tę fascynującą książkę o starożytnym Torrent. Czyli co, że ten region został utworzony przez Pokemona z tysiącem rąk? Wow, dziwne trochę, dziwne. Nie wiedziałem, Pokemon z tysiącem rąk? Jeżeli chodzi o wiele rąk, to mi się kojarzy albo Machamp, albo Hoopa, ale nie tysiące chyba.
Tak, to jest. Nie można rozmawiać, bo to biblioteka. No świetnie. Super rozmowanie. Jestem najmądrzejszy tutaj spośród wszystkich. Spędziłem lata na poszukiwanie najsilniejszych ruchów. Uwierzysz w to? Jakoś tak wątpię. A, on nas może nauczyć danych ataków. Tylko te ataki nie są wcale takie najlepsze z najlepszych, więc. Więc nie wiem szczerze, czy ja się chcę uczyć, wiecie? Jakoś tak średnio. A kto to jest tutaj za obraz? Kto jest na tym obrazie? Ciekawe. Tam jest szyba. Okej, mamy przejście w prawo, w lewo. Najpierw skorzystajmy tego z prawo, co jest. Co tu jest? Nie można podnieść tego. Ej, ten koleś mi przypomina profesora Elma. Nie wiem czemu, ale jakoś tak przypomina po prostu. Cóż za wspaniały widok na zewnątrz. Niesamowity, naprawdę. Mogłaby się patrzeć. Ej, serio ludzie, to jest profesor Elm, ponieważ ten koleś to profesor Oak, ewidentnie. Oak, Elm, no nieźle, zaraz pewnie jakiegoś Bircza spotkamy, jego statuę. Kanto, region i bohaterowie. Ciekawie brzmi. Czy wiedziałeś, że Smeargle może nauczyć się większości ruchów Pokémonów? Aha, ponieważ uczy się Sketcha. Spoko, dowiedział się czegoś nowego. Czym są te rzeczy, kurde, te takie statuły? Co to tak właściwie jest? Nie wiem, a co my tutaj mamy? Nie mogę zagadać do tego, ani do... Zagadać, przeczytać w sensie. A mogę iść za to jeszcze bardziej w prawo, więc chodźmy, no... A nie, te drzwi są zablokowane. Aha, że... Wiecie, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. A co się dzieje? Jakieś zablokowane... Przyszli do nas nasi przyjaciele. Nieźle, że znalazłeś to miejsce, Judy. Może to być właśnie tam coś odnośnie tej przepowiedni, której szukamy. Nikt nie wie, że przepowiednia tak. Nie dotyczy tych liderów kultów. Okej. A kto to przyszedł? Czy wy zamierzacie wejść do tego zakazanego, zabronionego tutaj do wejścia skrzydła tego budynku? Czy mogę się spytać, co was tak właściwie interesuje? Och, zamierzamy znaleźć taką bardzo starą książkę, sir. Jesteśmy trenerami, jak widzisz. I zamierzamy pozbyć się kultystów. I musimy dowiedzieć się coś o przepowiedni. Rozumiem. Nawet nie wiecie, jak wiele osób szuka czegoś o przepowiedni. Turyści. O, zaprowadzi nas tam? Ale nie ma tam przepowiedni. A co tam jest tak właściwie? Jaka kula? Orb? Co masz na myśli? To prawda. Jest tam od czasu, kiedy ta biblioteka została wybudowana. Jest to tylko jedna z dziwnych rzeczy w tym skrzydle. Niektórzy uważają, że ludzie, że to coś może mieć związanego ta kula z przepowiednią. A więc próbowali sprawić, żeby ta kula jakoś zareagowała. Widziałem już setki ludzi, którzy byli po prostu wychodzili zawiedzeni, wiecie. Ale ja się boję, że... Znaczy boję się i nie boję. Uważam, że ta kula jakoś może z nami zareagować, kiedy jednak tutaj mamy aż trójkę wybrańców. Czy naprawdę chcecie zmarnować swój czas? Owszem, chcemy. Damian, raz w życiu masz rację. Tak, szybko stamtąd wyjdziemy. Ale naprawdę musicie się spieszyć, mam mnóstwo rzeczy na dzisiaj. Oj, koleś się zdziwi. Okej, już są odblokowane. Ta kula jest tam daleko, w zakazanym skrzydle budynku. No dobra, zaprowadzę was tam. Ale uważajcie, dzikie Pokémony tam występują. A to dobre info. Tak, czyli idziemy, wbijamy tam. Wiecie co, ja już tam wchodzę, tylko najpierw chciałem zobaczyć jeszcze, co się znajduje tak właściwie w skrzydle po lewej stronie. Bo jak już tutaj tak chodzimy, to sobie zobaczymy. Może coś też interesującego. No. Dobra, ty nic ciekawego nam nie mówisz. Te obrazy na ścianach są dość creepy. Czasami mam wrażenie, że te oczy mi śledzą. Nie no, patrzcie, czemu Elm i akurat profesor Oak tak bardzo się wyróżni, że są tutaj, na przykład nie ma tu profesora Bircha i jego statuły. Ta biblioteka jest super interesująca. Jest tak wiele... Tak, wiele informacji jest bezużytecznych, ale są naprawdę cool. No spoko, można i tak myśleć. A tutaj co mamy? Ej, coś się stało, jak tu podszedłem. Wszedłem na wyższą półkę. Okej. Tutaj też są interesujące książki. Ja tutaj tym książkom będę musiał się dokładnie przyjrzeć, bo tu będą zadania pewnie z nimi związane. New Moon. Co to za New Moon? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest za atak, ale przyjrzymy się mu wkrótce. Może jakiś fajny. Dobra, zobaczmy lepiej, co tutaj mamy. Jeszcze ktoś nowy do rozmowy.
Aha, ale tutaj nic ciekawego nie ma. A na górze jest jeszcze jedno przejście. Kurde, fajnie to jest. Fajnie, że to takie rozbudowane bardzo. A ty coś mi powiesz ciekawego? Aha, że nie powinienem tutaj rozmawiać. No świetnie, wszyscy przestrzegają cholera reguł. Ultrabole, ej, świetnie, dzięki. Dzięki, przydają się na pewno. Okej. No oprócz tych naprawdę creepy obrazów, to tutaj nic więcej jako takiego nie ma. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd i jak najszybciej wchodzimy do tego zakazanego źródła, Boże, skrzydła budynku. O, Abandoned Wing. I co, są tutaj normalnie przeciwnicy? Może sobie podtrenuję troszeczkę Soul Litera, że będą mieć jakieś Pokémony duchy, o ile to są liderzy. Nie powinieneś tu być. A ja uważam, że wręcz przeciwnie, że powinienem. O, idealny Pokémon po prostu. Na to liczyliśmy. Dobra, dawaj z Shadow Balla oczywiście po tym, jak się staniesz Mega Delta Charizardem. Staniesz się niepokonanym skubańcem. Świetnie. O, i przy okazji nasz dodatkowy Pokémon XP to naprawdę mocno. 5 leveli już, 6 leveli już. Jeszcze nawet Flasha się nauczył. Masakra. Wiesz co, zamiast tej mgiełki. Nie no, 15 level, ej, on zaraz. Nie no, Delta Amistrius to pewnie przez chyba. A nie wiem, w sumie w tej grze może inaczej ewoluować. Zobaczymy. Dobra. O ty, Sacre Punch. Wow. Dobra, ten Spirit Tomb mnie zaskoczył. Naprawdę potężny atak. Oj, bardzo potężny. Dobra, Kirafrost, wchodzisz ty. Mam wrażenie, że ty możesz się bardziej nadać. Użyj Icicle Crusha. Sucker Punch nie jest już tak dobry na Pokémony walczące. Pięknie. Leży. Świetnie. Spirit Tomb pokonany. No, Expa też sporo wchodzi, ale tutaj Santo to naprawdę. Jeszcze widzisz, że z tego Pokémona może będę korzystać, bo mówię, chciałbym mieć możliwość korzystania z jak największej po prostu ilości Pokémonów, żeby zaprezentować wam w tej serii wszystko tak właściwie, co was może zainteresować. Więc tak to po prostu u mnie wygląda. Czy my nie mamy Revive'a? Dajcie mi jakiegoś Revive'a. Nie pozwolę, żeby mój Soul Eater tak cierpiał, nie mógł trenować. No, musi trenować. Tylko czy ja mam w ogóle jakieś przedmioty jeszcze takie leczące? Chyba nie. Dobra. Będziesz z połową życia, ale będziesz trenował. Te książki uniemożliwiają nam przejście, ale tu już mogę. A, i dzikie Pokémony też tu są. Litwiki. Ja bym wolał tego Delta Litwika z kasyna. Albo bardziej z Game Corneru, tak? To się powinno. O, Miss Magius. Kurde, sam chcę mieć Delta Miss Magiusa. Nie wiem jeszcze, jak go można dostać, ale. Ej, w ogóle to jest dobry moment, bo ja sobie tak wiecie, olewam te walki, a przecież. Ja powinienem walczyć tutaj z takimi deltami, z magiusami. Ja potrzebuję więcej expa. Ja wierzę, że one dają dość sporo go. No patrzcie na to. Nie no, może sporo, znowu tak bardzo nie, no ale no oni się dzielą expem, więc co się dziwić. Fajnie. O, kolejny przeciwnik. Tak, że jest wiele takich tutaj starożytnych dusz, mówisz. Gengar. No Gengar może być szybki, wiecie o tym. Teraz się przekonamy, czy jest w stanie Soul Eater to przetrwać. No niestety był wolniejszy. Niestety zdarza się. Ciekawe, czy on ma tutaj lewitację, nie wiem. Może nie sprawdzajmy tego. W sumie Kirafrost i tak ma Night Slasha, którym powinien załatwić. Kurde, mocny ten Gengar. No ale tego przetrwać nie mógł. Cudownie. Sporo expa. No i to był twój jedyny Pokémon. Ej, naprawdę, taki powiem wam po prostu wzrost. Jeżeli chodzi o zdobywane doświadczenie podczas jednego odcinka, to może być jakiś rekord dla Mizdrawiusa. Wchodźmy dalej. No i co my tutaj tak właściwie nic dalej, to my tu nie mamy tylko więcej walk. Przepowiednia nie zareaguje ani z tobą, ani z nikim innym. A co to takie za ponure nastawienie, wiecie, tak jakby chciała powiedzieć, nic ci się w życiu nie uda, frajerze. Naprawdę, tak to wyglądało. Dobra, walnij jednego Nastiplota. I teraz to w sumie mogę bić Zmiotacza Ognia przykładowo. Myślę, że nie ma szans. Ach, Dusclops może przeżyć, on ma mocną obronę. No ale poparzenie zmniejszyło mu atak, więc nie jest źle. Naprawdę, Santa to tutaj wbije tego expa dużo. Shadow Ball. Wredny Drifblim. A to jest też Pokémon latający, więc w sumie Shiniak, dawaj tego swojego Ice Beama. Dobra, i całe życie zeszło. Na to liczyłem. Ale w ogóle w składzie trzy lodowe Pokémony. Wiem, że pewnie pojawią tak czy siak, mimo tego, że mówiłem to i tak pojawią się komentarze typu: a na cholery ci trzy lodowe Pokémony? A ja powiem, no, na coś są.
Na coś są, co nie? Na coś się przydają. Nie no, mówię. Chciałbym, może się uda wbić wystarczającą liczbę punktów w kasynie i po prostu, wiecie, po prostu już, kurde, nie przejdę tędy? Aha, bo to trzeba tak okrężną drogą przechodzić, no ale dzikie mi z Magiusy czekają. Wiecie co, czy ja nie mam żadnych ripeli? Ja bym wolał ripela jakiegoś, żeby sobie troszeczkę odpocząć od tych ciągłych bez przerwy walk. O, są super ripele, no i to jest moment, żeby je wykorzystywać. A w ogóle nie mogę użyć sobie na przykład, nie wiem, Iskip Rope'a. Aha, nie mogę go tu użyć, to na cholerę mi ten Iskip Rope. Jakby nie patrzeć, wiem, że on jest bardziej do takiego wychodzenia z jaskiń czy coś w tym stylu, no ale tu by się przydało szybkie wyjście. Dobra, dajcie mi Poke Center, w ogóle ciemno, noc, te sprawy, wiecie o co chodzi. Dawaj, 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 ja muszę dzisiaj dowiedzieć się. Dzisiaj było trochę pokazywania, trochę takiego coś, czegoś, co może niektórych zupełnie nie zainteresowało, bo nie grają, co ich tam obchodzi, jakiś trenek i fałek, trener albo tam e-fałek, albo w ogóle walka w kasynie i zdobywanie punktów na poki, ale myślę, że są też osoby, które na przykład nie wiedziały, a się dowiedziały. Zresztą powiedzcie sami, co uważacie o takich, tego typu materiale, gdzie taki był początek. Dobra, idziemy dalej. Tutaj nie ma nikogo. Tam jest statua. Co to za globusy? Nic. Nic nie można z nimi robić. No to co? Znaleźliśmy kolejne wyjście. Czy kolejne przejście? I naprawdę ogromne jest strasznie to. O, Iskip Rope. Proszę bardzo, na cholerę, jak nie można używać, nie wiem. Ale naprawdę wielki ten budynek. Pogadajmy sobie. A więc już wszyscy tutaj jesteście. Widzicie to tam z tyłu? To jest ta kula, o której mówi przepowiednia. Wygląda jak po prostu jakiś śmieć, takim moim zdaniem. Tak, że to jest tylko legenda. No ale w każdym razie idźcie, sprawdźcie. W ogóle ten koleś trochę mi przypomina, tak teraz jak patrzę na niego z tej strony, jakiegoś kultystę. Boję się, że on może być jakimś kultystą, no przekonamy się. O, kto przebudził mnie? Kto to powiedział? Co to było? Ej, to coś mówi? Co się stało? To się nigdy wcześniej nie stało. Tak dobrze być znowu przebudzonym. Co wy tu robicie? Przyszliście w odwiedziny? Jeżeli jesteście tu w sprawie przepowiedni, będziecie musieli pracować więcej. To prawda. To ja jestem tym, który to napisał dawno temu. Ale jesteście w wielkim błędzie, jeżeli myślicie, że wam powiem. Co to jest? Jestem Prophet of Arceus i Oracle of Delvox. Co jest grane? To jakiś duch. Wow, czyli co, on jest od czasu utworzenia Hoenn regionu? Jeżeli chcesz poznać sekret przyszłości, będziesz musiał zabrać go za pomocą siły. I walczymy z tym duchem, no bez przesady. O ile to jest duch, Ancient Oracle ma 6 Pokémonów. Ej, ja nie wiem, czy jestem gotowy na to. Claydol. O masakra. O masakra, dobra ludzie. Użyjmy pełni siły, czyli mojego oczywiście Mega Delta Charizarda, dawaj od razu. Nie ma co tutaj się bawić. 6 Pokémonów, ciężka walka. Jeden z moich Pokémonów jest, no nie nadaje się do walki, no bo dopiero co wprowadzony do składu. No, przeżył, skubaniec, ale użył Sandstorma. Aż tak bardzo Sandstormem się nie będę przejmował jednak, co nie? No bez przesady, żebym się miał tym przejmować. Trochę nas pobija, no ale bywa. Kto kolejny? Santa Expi jak szalona, bo to jest ona w ogóle. Serio, tak, Santa na swoim świętym Mikołaj. Nie no, bo to jest Santa Claus. No, dobra ksywa, nie narzekajcie. Dobra, Aurora Beam. Jellicent. To jest Pokémon też duch. Czyżby ten duch miał tylko duchy? To byłoby dość logiczne, co nie? Ale użyjmy sobie Shiniaka. Kurde, szkoda, że on jeszcze nie ma Thunderbolta. Bardzo by mi się przydał w tym momencie. Może użyj jednego Calminda. Nie bije mocno, tylko mówię, działa cały czas burza piaskowa, więc już może atakujmy. Obrona zwiększona, atak zwiększony, robi to swoje. Zresztą dobrze widać. Dawaj raz jeszcze Shockwave. W sumie teraz mogłem użyć Calminda, bo ten Pokémon i tak by padł, tak czy siak, ale obiłby nas, więc może dobrze zrobiłem. Delphox! Delphox jest Pokémonem ognistym, słuchajcie, więc mimo tego, że zwiększyłem statystyki, to myślę, że zmienię sobie na Sandmana. Dobra, pokaż się Delphoxie. Dokładnie. Jest i on. Dobra, Earthquake w takim razie, Psyshock. No nie powinno być to aż
Wow, dobra, to było bolesne. Mam nadzieję, że powalisz go na hita. Pięknie, Delphox załatwiony. No nie jest to proste. Dobra, kto kolejny? Santa, ja nie wierzę, że on miał dzisiaj, nie wiem, 8 level miał na początku. Eglislash, ej, Eglislash, mam nadzieję, że nie ma niczego na styl lewitacji. King's Shield, aha, chroni się, super, to działa jak Protect. Zaraz, zmienia Pokemona na Baneta, ale Banet, no nie lewituje, więc easy. Mega Banet! O kurde, kolejna mega ewolucja. No, Mega Banet istnieje naprawdę. Nie jest Pokemon dodany w Pokemon Insurgents. Boję się, że niestety będzie dość silny, żeby nas powa... Nie jest dość silny! Obniżył nam Special Defa, ale kogo to obchodzi teraz? Udało się go pokonać. No i Eglislash jako ostatni Pokemon. Swordance, dobrze, że tego użyłeś. Mam nadzieję, że tego nie przeżyjesz. Przeżył skubaniec, jest po Swordance. No teraz jeszcze Protecty. Załatw go. Transformuje się? A, zmienił formę. Ciekawe. Ale dobra, wydaje mi się, że to jest najlepszy moment, żeby wprowadzić Flame Sana i po prostu przywalić z całej mocy. Oj, ten cios po Swordensie był mocny, ale nie wystarczył. Ten dziwny duch, kimkolwiek on jest, został właśnie przeze mnie pokonany. Cudownie. Bestu, co to za ataki, kurde? Nie, uczyć tego średnio potrzebne, wydaje mi się, że to jest. Pokonany, nic nie powiedział. Wciąż nic nie mówi. Hm, no nieźle. W porządku. O co chodzi? Aha, że ta przepowiednia była tam zmieniona wiele, wiele razy. Ale tak naprawdę żaden z liderów kultów nie słyszał prawidłowej wersji, bo wiecie, każdy z liderów kultów tak jakby zna swoją wersję przepowiedni, którą uważają za słuszną, a on teraz mówi, że żaden z tych liderów nie słyszał prawdziwej, jedynej wersji. I teraz takie co? Tak, nie wiedzą nawet, o czym naprawdę mówi przepowiednia, to prawda. Nie zamierzam wam czytać tutaj wszystkiego. Aha, że to jest taki, wiecie, w sposób, że można łatwo sobie to interpretować na swój sposób. Aha, że nie chcę być tego rodzaju przepowiednią. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. czyli pierwsza część mówi tam o bohaterze, wybranym przez legendarnego Pokemona. Druga, że będzie niepokonany w Toren, no rozumiem, będzie odnosił zwycięstwa. I ostatnia, sekretna część informacji jest o tym, że ten bohater dołączy do Infernal Cult. Co to jest Infernal Cult? I zdradzi swoich przyjaciół. Co? Czekaj, co? Jeden z nas dołączy do Infernal Cult? Jak to? Ej, albo... Ej, nie wierzę w to. Albo ja, albo Nora, albo Damien. No żartujecie sobie. Tak, nie możesz nas opuścić z tym. Kto jest bohaterem? Jak możemy zatrzymać to, żeby to się nie stało? Nie możecie. Tak działa... Przeznaczenie, Nora. O, masakra. Dziwne, ludzie, to jest mega dla mnie teraz dziwne. Och, zamknij się, tak. Jak możesz być taki spokojny? Powiedział właśnie, że jeden z nas jest zdrajcą. Tu nie ma czasu na żarty. No nieźle. Jestem tylko, tak, on jest tylko, wiecie, bibliotekarzem. I nikt o tym nie wie, prawda? Możecie, to może być wasza przewaga, no, że my znamy jako jedyni, wiecie, przepowiednie. Ale w każdym razie, ludzie prawdopodobnie czekają. Aha, więc musi wracać. Mówcie, że jej czegoś będzie potrzebowali. Może wam pomogę. Do zobaczenia, bohaterowie. No nieźle. Nora, słuchaj, nie panikuj, okej? Okay? Nie panikuj? Damian! Tak, wszystko zawaliło się. Dla Nory to jest, świat po prostu eksplodował. Ludzie umierają. Tak, zamartwianie się o to nie pomoże nam. Musimy współpracować razem. Dokładnie. O Boże, ona jest wściekła po prostu. Masakra. Wiecie, ta przepowiednia w ogóle, to co ona sprawiła... Nie, naprawdę, teraz to ja sam będę miał rozkminę. Ale jedzie po nim po prostu cały czas. O nie, wyśmiała go, że został porwany. Nora, proszę, przestań. Wiesz co, myślę o tym, Damian? Stepmother was right about you. Co? Że, aha, że jego, wiecie, że miała rację. Tak, zamierzam wyjść. Widzimy się w Sonata City, Judy. Jest tam sala. Musimy zdobyć odznakę, żeby móc używać dive'a.
No nieźle. Dlaczego powiedziałam to wszystko? Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Czuję się fatalnie. Chcę go przeprosić. Naprawdę nie powinnam go ranić. Dokładnie, Damian, czekaj. No to się dzieje, ludzie. Co tu dużo mówić? No to się dzieje. Tyle mogę powiedzieć. Dla mnie to jest wciąż... po prostu... Rozumiecie, jeden z nas, jeżeli przepowiednia rzeczywiście ma się sprawdzić, a wiecie, zwykle tego typu przepowiednie sprawdzają się, zawsze w filmach, książkach, jak jest jakaś przepowiednia, to się musi sprawdzić, nagle okazuje się, że rzeczywiście albo Nora, albo Damian okażą się zdrajcą w naszym teamie. A co gorsza, a jeżeli to ja stanę się zdrajcą? Ja dołączę do tego Infernal Cult? O kurde. Nie wiem, ludzie, dużo strasznie spraw na głowie. Dużo rozkmin, co ważniejsze, i my nie znamy odpowiedzi. No zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, kochani, to tyle na dzisiaj. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Nie zapomnijcie skomentować, subskrybujcie. Ja już nie mogę się doczekać kolejnego materiału, bo będzie się działo. Ale to tyle na dziś, tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!